występują. Miłość i przemoc. Odcinek 69. Co to za zeszyt? Ustaliliśmy, że on będzie naszym głosem, kiedy nie będziemy w stanie spojrzeć sobie w oczy. Chcę, byś coś przeczytał. Nikt nie zjadł więcej niż 8 hot dogów naraz, a ja zjadłem 36. 36? Dlaczego? To był zakład. Koledzy mnie wyzwali. Wszyscy na mnie patrzyli. A skoro obiecałem, że zjem 36, nie mogłem się wycofać i musiałem zjeść właśnie tyle. Zostało jeszcze trochę pasticio? Chyba jeszcze jest. Nie jestem głodny, ale twoja mama gotuje bosko. Prawda? Mam kilka zadań z matmy i nie wiem, jak je rozwiązać. Jeśli chcesz, pomogę ci. Znasz się na matmie? Trochę. Daj mi spojrzeć. Wyjaśnisz mi? Boże, dziękuję ci za to szczęście. Znowu mam rodzinę. Renę też. Anie, coś się stało. Pewnie się czegoś dowiedziała. Doris? Co jest, Anie? Nie wiem. Wyszłam na chwilę, żeby coś załatwić. Przepraszam. Wszystko dobrze? Jest czymś zaniepokojona. Nie chce z nikim rozmawiać. To nie jest dla mnie łatwe. Ana ciągle mnie o coś wypytuje. To wasz zeszyt prawdy? Ana powiedziała mi, że... Tak, to jakby sumienie nas obojga. Więc użyj go. Skończ wreszcie ze wszystkimi kłamstwami. Przepraszam. Juan, ten zeszyt to nasza jedyna nadzieja. Kiedy na niego patrzę, czuję, że nasza miłość jest silna i umacnia się z każdym dniem. Ale czasem boję się, że to wszystko nieprawda. Może to tylko urojenia ciężarnej? Ale musisz mi powiedzieć, że mnie nie okłamujesz, że nasza miłość jest prawdziwa. Kocham cię. Ten zeszyt to nasz głos w razie, gdybyśmy nie mogli spojrzeć sobie w oczy. Jasne, kochanie, to prawdziwa miłość. I muszę ci to udowodnić.
od czego zacząć? Jak ci powiedzieć, że jestem kłamcą? Wilfred, jestem już blisko. Zaraz załatwię te papiery. Jakoś brnę do przodu. Muszę je wyrobić. Potem się pobierzemy i wtedy dostanę ten dom. Nie będę czekać z założonymi rękami, aż coś mi z nieba spadnie. Chorlito jest moim chłopakiem, ale chciałam ci powiedzieć, że już nie muszę wychodzić za Beltrana. Jesteś moim przyjacielem. Przyjacielem? A ty mnie całujesz i spotykasz się z Chorlitem, żebym był zazdrosny, tak? Nie muszę robić czegoś takiego. Chcę, żeby wszystko było jasne. Łączy nas coś czy nie? Podobam ci się czy nie? To nie tak. Ostatnim razem, kiedy działy się takie rzeczy, ja się komuś podobałem, ktoś podobał się mnie, były buziaczki. Cała sprawa skończyła się ciążą. Nie to, żebym nie kochał Olgity. Kocham ją całym sercem. Ale chcę, żeby z tobą było inaczej, rozumiesz? Legalnie. Masz rację, musimy to wyjaśnić. Przyjdź do mnie wieczorem, porozmawiamy. Idziemy. Tak. Musimy zobaczyć się z Pierrem. Cześć. Niech Bóg cię błogosławi. Pilnuj siostry. Numa. Skoro już jesteśmy sami, może mi powiesz, co się dzieje? Nic takiego, daj spokój. Nie będziesz mnie obrażał i nie podnoś głosu. Ja się o ciebie martwię. Co się dzieje? Mam problemy, jak każdy. Tak, ale po to ma się żonę. Żeby słuchała o problemach męża. Idę. Dzień dobry, co pani tu robi? Przepraszam, muszę z tobą porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Z czego ona się tak cieszy? Co ci jest? O czym myślisz? Jakiś ty wścibski. Zawsze chcesz wszystko wiedzieć. Po prostu coś liczę. Będziemy mieli dom. Muszę coś przeliczyć. Rocio jest strasznie dziwna. Może przyłapała mnie i Grety? Ciekawe gdzie. A jak zauważy, że muszę wyjść dziś wieczorem? Ale na mnie patrzy. A jeśli wie, że była mu Chorlita? Może jestem zbyt szczęśliwa. Muszę nad sobą panować. Wymknę się, jak pójdzie spać. Wynik był pozytywny? To nie koniec świata. Ale ojciec dziecka ma to gdzieś. Co za łajdak. Nie przyznaje się? To drań. Nie możesz na to pozwolić. Dosyć, niech sama rozwiązuje swoje problemy. To sprawa twoja i tego gościa. Auxiliadora nie ma z tym nic wspólnego. Wiem, przyszłam tutaj, ale nie chcę was angażować. Myślałam tylko, że dasz mi dobrą radę. Fatalnie się z tym czuję. Dobrze trafiłaś. Nie zwracaj uwagi na numer. On się na tym nie zna. Pomogę ci. Może to początek pięknej przyjaźni? Prawda? Jak się dowiesz, czyje to dziecko, odechce ci się dawania rad. Co ja narobiłem? Jest Romano?
Wypadł stąd jak strzała, bo powiedziałeś, że jestem zdrajcą. A nie jesteś? Obiecałeś, że się ożenisz z panią doktor i zaopiekujesz się nami. I nagle wycofujesz się i zostawiasz nas na lodzie. To nie zdrada? To nie tak. Nie wstałem rano i nie powiedziałem sobie, że mam to gdzieś. Zapominam o was. Wiele się zmieniło, ale nie przestałem was kochać. To dlaczego się z nią nie ożenisz? Bo ona nie chce za mnie wyjść. I doskonale ją rozumiem. Elvira spodziewa się mojego dziecka. Wiem, że nie możesz w to uwierzyć. To nie tak. Dorośli dają się ponieść instynktom. A to ma swoje konsekwencje. Elvira nie może być w ciąży z moim ojcem. Widziałam wyniki badań. Wiem, że go kochasz. Ale nie możesz bronić kogoś, kto na to nie zasługuje. Dziwna sprawa. Muszę to wyjaśnić. Jesteś nieodpowiedzialny. Elvira jest w ciąży? Mów, co chcesz. Jeśli chcesz mnie uderzyć, uderz. Czuję się jak żuczek do góry nogami. Virginia Revueltas już mnie nie kocha, a wy nie chcecie mnie znać. Ja też zaczynam czuć do siebie obrzydzenie. Wspaniałe, naprawdę. Jadłeś jak nigdy. Mamo, pójdę już spać. Dobranoc. Niech Bóg cię błogosławi. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Tak się cieszę, że mieszkamy razem. To była doskonała decyzja. Nie obchodzi mnie, co pomyślą inni, dopóki tak na mnie patrzysz. Nigdy nie spojrzę inaczej. Nie umiałbym. Chcę ci coś powiedzieć. Jest strasznie wielki. Chciałabym kupić Juliecie dom za pieniądze, które dał mi obrońca. Chcę zapewnić jej przyszłość. Doskonały pomysł. Jest prawie dorosła. Niedługo porzuci nas i zostaniemy sami. A co będziemy robić, jak zostaniemy sami? Nie pytaj, bo będę bardzo kreatywny. Porozmawiaj z ojcem. Niech się nie martwi. Powiedz mu, że jestem szczęśliwa i że w ogóle się tym nie przejmuję. Dobrze. Halo? Jestem w domu Virginii Revueltas. To dobrze, już się martwiłem. Jak ona się czuje? Będę u niej spał. Zaprosiła mnie. Powiedz, czy możesz mówić? Jeśli możesz, tak, jak nie, nie. Jest smutna? Tak. Straszna wpadka. Tęskni za mną? Tak. Real Madrid potrzebuje Morientesa. Myślisz, że kiedyś mi wybaczy? Nie. Ta drużyna prawie odpadła. Ale zależy, jak zagra w przyszłym sezonie. Powiedz jej, że za nią tęsknię i że ciągle o niej myślę. Powiedz jej to. Cześć. Dobrze. Tata mówi, że tęskni, że panią kocha. Nadal nie wierzę, że znajdziemy jakieś wyjście. Ja też nie. Kocham mamę, ale nie podoba mi się, że wyszła za tego typa. Ten człowiek musi być ślepy, skoro się z nią ożenił.
Wybacz szczerość. Nie podoba mi się ten typek. Wyszła za niego, żeby wygrać sprawę. Mam ci powiedzieć prawdę? Nie wiem, co robić. Czasem mam ochotę złapać ciebie, Romana, Virginie Revueltas i zabrać was na planetę, gdzie nikt nas nie zrozumie. Musisz znaleźć łatwiejsze rozwiązanie. Przemyśl to jeszcze. Zrób to dla mnie i dla Romana. Co tak łazisz? Kładź się. Dlaczego chcesz, żebym się położyła? Chcę spokoju, muszę się uczyć, rozumiesz? Akurat dziś musi się uczyć, kiedy ja chcę, żeby spał. Może pouczysz się jutro? Może. Wstanę wcześniej i się pouczę. Nie mam wyjścia, jesteś niemożliwa. Juan ma nie lada kłopoty. Jeśli Ana się dowie, że małżeństwo jest nieważne, nigdy mu nie wybaczy. Powinnaś do niej wpaść i zapytać, jak się czuje. Cała ta sytuacja nie wpływa na nią najlepiej. Dobrze, ale nic jej nie mów. Mogłaby stracić dziecko. Właśnie tego chcemy uniknąć. Ale Pamela jest zdolna do wszystkiego. Ana zasługuje na spokój. Tak, ale Pameli nic nie obchodzi. Chce zniszczyć Juana. Wyrzucić go z kancelarii. Zniszczy każdego, kto jej przeszkadza. Muszę wyjść. Dlaczego? Zapomniałem, że się z kimś umówiłem. Szybko wrócę. Do zobaczenia. Przysłowie mówi prawdę. Czego inni nie chcą, docenią inni. Teraz mieszkanie jest tylko dla nas. Nie powinna pani iść do obrońcy. Muszę wiedzieć, co to za jeden. Ale zrobimy to po mojemu. Jak pani chce. Potraktuję go jak pretendenta. Jak chce mnie zobaczyć, niech się stara. A ja się zastanowię. Nikt nie może o tym wiedzieć, nawet Pamela. Może panią zdradzić? Odebrać pani kancelarię? Dyskrecja. Na tym mi teraz zależy. Co się stało? Bez krzyków. Weźcie wszystko, co chcecie. Ją też możecie sobie wziąć. Oszalałeś? Nie krzyczcie. Zamknij się. Denerwujesz pana. Nie mam pieniędzy. Czego chcesz? Masz przypisać mieszkanie na Julietę. Zabrać swoje rzeczy i wynieść się. A gdzie będę mieszkał? To nie mój problem. Otwórz to. Brak cyjanku w laboratorium to twoja sprawka. Obrońca. Dlaczego Chorlito jeszcze nie śpi? Może jutro dokończysz tę pracę? Nie mogę. Muszę pracować. Ty możesz iść spać. Posiedzę sobie sam. Jak wyrzucić Chorlita? Zaraz przyjdzie Wilfred. Muszę wszystko przygotować.
Dlaczego Greta nie śpi? Rocío zaraz tu będzie. Nie może jej zobaczyć. Wilfred padł jak kłoda. Spadam. Co ty wyprawiasz? Wystraszyłeś mnie. Dokąd idziesz o tej porze? A ty? Dokąd idziesz z tą latarką? Idę sprawdzić pompę wodną. Woda nie dochodzi do kranu. Jeszcze silnik się spali, rozumiesz? Ja szłam po to samo. Daj mi tę latarkę, sprawdzę pompę, zostań tu. Idź już, czekam na kogoś. Umówiłam się. Ja też się umówiłem. Nie powiem z kim. Musisz zamknąć się w swoim pokoju. A jak wyjdziesz, wyrzucę cię z mieszkania. Mam nadzieję, że ci się nie uda. Właśnie odbierasz wygłodniałemu mężczyźnie nadzieję na seks. Mam 5 sekund, żeby wszystko przygotować. Jak on wysprzątał mieszkanie. Tu jesteś, kotku. Zaraz się zabawimy. Po co przyszłaś? Nie masz tu czego szukać. Zniszczyłaś wszystko, co miałem. Nie chciałam zajść w ciążę. Kiedy szliśmy razem do łóżka, myślałam o zabawie, a nie o dziecku. Ja też dużo straciłam. Moja kariera telewizyjna legła w gruzach przez ten wypadek. Jaki wypadek? Przecież nie jesteś Carlosem Gardelem. Telewizja się nie zwinie tylko dlatego, że już cię tam nie ma. A dla mnie to koniec życia. A przy okazji dla moich synów. Nie chcesz tego dziecka? Będę miała niechciane dziecko. Tego nie powiedziałem. Chcę mieć dziecko. Ale nie z tobą. Zajmę się nim. Ale ty zostaniesz u siebie, a ja u siebie. Oszukałaś mnie. Chcesz mnie zmusić, bym się z tobą ożenił. A tak nie można. Co tu robisz? Co tu robisz? Co ty tu robisz? Nikt nie zapyta, co Selena i ja tu robimy? Co wy tu robicie? Selena i ty? Co wy wszyscy tu robicie? Przecież to mój dom. Pomyślą, że coś mnie łączy z Gretą. Zabiją mnie. Żeby tylko Chorlito się nie wygadał, bo Wilfred mnie zostawi. A niech to. Rocío przyłapała mnie z Gretą. Dlaczego mnie to spotkało? Czemu milczycie? Wszyscy pytają, a nikt nie odpowiada. Dlaczego wyszedł o tej porze? Co to za tajemnica? Czy to René jest obrońcą? Dlaczego jeszcze nie śpisz?
René wyszedł spotkać się z klientem. Czekam na niego. Dlaczego jeszcze nie śpicie? Obudził mnie włączony telewizor. A ja czekałam na ciebie. Już późno. Powinnyście już spać. Jutro idziemy do szkoły, do pracy. Do łóżek. To był nasz romantyczny wieczór. Ciorlito i ty? A może czekałaś na mojego męża? Co tu robisz? Przyszedłeś naprawić kran? Nic stąd nie wyjdzie, dopóki nie powiecie, kto zepsuł kran. Beltran, uspokój się. Nie popychaj mnie. Idź spać, a ty, Wilfred, po co przyszedłeś? Usłyszałem krzyki i przybiegłem sprawdzić, co się dzieje. A Rocío? Przyszła po męża. Myślała, że przyprawia jej rogi. Słuchajcie go, bo jest mądry. A z tobą jeszcze się rozmówię. W porządku, wszystko się wyjaśniło. Co tu robicie? Tam jest Juan. Nic mi nie napisał. Czekał, aż usnę, żeby nie patrzeć mi w oczy. Dlatego nic nie zrobił. Bądź cierpliwa, może woli poczekać. A może nie miał nic do napisania? Chciałabym ci wierzyć. Ale mam tutaj kopię wyciągu bankowego. $100,000 na konto Juana Marco Coronela. 10 dni po naszym ślubie. Nadal uważasz, że nie ma czego wyjaśniać? Myśl o dziecku. Uspokój się. Juan ożenił się ze mną, żeby wygrać zakład. To jest dowód. Ja otworzę. Tata. Przyszedłem powiedzieć ci prawdę. To, co widzisz, zrobił mi ten mężczyzna, człowiek, z którym mieszkacie. René mnie pobił. Możesz mi wyjaśnić, co się działo w nocy? To spotkanie wcale nie wyglądało na przypadkowe. Ja też tego nie rozumiem. Ale powiem ci prawdę. Umówiłam się z Wilfred. Przygotowałam romantyczny wieczór. Co? Kochanie, przygotowałam ci śniadanie do pracy. Zachowuj się normalnie, tak żeby Wilfred niczego nie podejrzewał. Tak? Co jej odbiło? Od kiedy to przygotowuje mi śniadania? Po pracy idziesz prosto na uniwersytet. Nie chcę, żebyś umarł z głodu. Dziękuję, to miłe. Cholera.
Domyśliła się, że byłem wczoraj u Grety. Zaraz będzie afera. Chciałam uczcić to, że już nie muszę wychodzić za Beltrana. Ale Rocío wszystko zepsuła. Jest Elvira? Muszę z nią porozmawiać. Zawołaj szefową. Muszę z nią porozmawiać. Szefowej nie ma, ale zaraz będzie. Możesz poczekać. Romano był pierwszy. Tylko mi nie mów, że ty i Elvira... Jak powiedzieć Grecie, że wczoraj chciałem spotkać się z Rocío? Mam powiedzieć czy nie? Co zyskam, a co stracę? Rocío nie jest tu bardzo lubiana, ale jest taka cudowna. Nie, Greta jej nienawidzi. Jak się dowie, wyrzuci mnie z mieszkania. Dobrze, że jesteś. Ana dziwnie się zachowuje. Coś wie. Zażądała prawdy. Zaczyna we mnie wątpić. Nie. Zawsze ty i ty, tylko ty. A co ze mną? Ja też mam uczucia i też cierpię. Dlaczego zawsze mówimy o tobie? Dlaczego nie możemy porozmawiać o mnie? Dlaczego nie pytasz o moje problemy sercowe? Ja też chcę się wygadać. Problemy sercowe? Nie mógłbym zrobić czegoś takiego. Nie chcę, byś cierpiała. Victorino, jak możesz? Nie rozumiesz, że twoje dziecinne zachowanie może źle wpłynąć na Julietę? Gorzej wpłynie na nią fakt, że mieszka z oprawcą swojego ojca. Magdaleno, proszę. Jeśli masz dowody, że to moja sprawka, idź na policję. Ale nie przychodź tu i nie męcz mnie, Magdaleny i Juliety. To twój problem, więc rozwiąż go sam. Pójdę na policję i złożę doniesienie. A wy będziecie musiały mnie przepraszać. Zobaczycie. Romano, jeśli nie ściągnę cię do kancelarii, Virginia mnie zwolni. Jeśli nie oddasz połowy swojej pensji, mam to gdzieś. To nie jest wizyta grzecznościowa. Dowiedziałem się, że przez ciebie mój ojciec nie może się ożenić. To nie przeze mnie. Po prostu zaszłam w ciążę z twoim tatą. Będziesz miał braciszka. Muszę z wami zamieszkać. Braciszka czy kuzyna? To samo powiedziałaś mojemu wujkowi Numie. Słucham. Chyba oszalałam. Nie przypominam sobie. Bawisz się nim. To nie w porządku. Romano, ja... Przemyśl to. Jesteś dorosła i nie możesz się tak zachowywać. Jeśli kochasz mojego ojca, zdobądź go legalnie. Masz rację. Jeszcze dziś wszystko wyjaśnię. Buenas. Dzień dobry. Kilka dni temu przyszłam tu po akt zawarcia małżeństwa. Powiedziano mi, że nie jest gotowy. Macie go? Proszę dokumenty. Proszę. Żeby tylko był. Wszystko będzie dobrze. Długo to trwa. Jak zwykle. Nie ma.
Nie ma? Co się dzieje? Sama sporządziłam ten dokument, ale były jakieś problemy. Jakie problemy? Co z moim aktem? Nie wyjdę, dopóki nie rozwiążecie tej sprawy. Pani koronel Amaral? Tak. Był tu pewien adwokat. Może to wam pomoże. Nazywał się René. René? René Cárdenas? Chyba tak. Nie pamiętam dobrze. Co się stało? Zbladłaś. Adwokat René Cárdenas jest moim mężem. René Cárdenas? Es mi esposo, Ana. La conozco. Znam ją? Sabe que tú le gustas. Wie, że jej się podobasz? Nie wiem. Han hablado al respecto. Rozmawialiście o tym? Nie wiem. Han tenido algún tipo de... Doszło między wami do zbliżenia? Tú sabes a lo que me refiero. No sé, no sé. Nie no wiem, no nic no nie wiem. Solo sé que no sé nada. Ale ciągle o niej myślę. No sé qué. No sé cómo... Ciągle się zastanawiam, co robi, czy myśli o mnie, czy gotuje. Bo ona pysznie gotuje. Na niczym nie mogę się skupić. Jest w centrum mojego wszechświata. Porozmawiaj z nią. Może ona czuje to samo. Nie mogę. Nasza miłość jest niemożliwa, nieracjonalna, nielogiczna. Bo miłość jest nielogiczna i szalona. Zaczynasz gadać jak Maja. Zabraniam ci tak mówić. Tylko mi nie mów, że to Maja ci się podoba. Nie. Ale to najpiękniejsza i najcudowniejsza kuchareczka, jaką poznałem w swoim życiu. Maja? Nie. Kobieta, którą kocham. Nie denerwuj się, to tylko nazwisko, spokojnie. Masz rację, wybacz mi. Spokojnie. A co z moim aktem? Nigdzie go nie ma. Ostatnio też nikt nie mógł go znaleźć. Zniknął, choć sama go pisałam. Co to za porządki? Gubicie dokumenty? Pokażę pani księgę wpisów. Zobaczy pani, że wszystko jest w porządku. Ten dokument istniał. Zaraz wracam. Koszmar. Będziemy musiały czekać. Boże, czy ten adwokat to mój mąż? Może wreszcie go znalazłam? Może René Cárdenas to mój René? Obrońca umówił się ze mną na spotkanie. Zostawił mi wiadomość. Jest obcięta, brakuje części. Obcięta część to moja prywatna sprawa. Jeśli nie powie mi pani prawdy, nie pomogę pani. Muszę znać fakty, żeby dotrzeć do obrońcy. Wiem, co robię. W odpowiednim momencie dostanie pani drugą część. Ten cholerny obrońca mnie wykańcza. Wplątał się w sprawę Ponce de León. Czuję się bezużyteczna. Dlaczego? Proszę tylko spojrzeć. Skąd on ma tyle dowodów? Greta, wysłuchaj mnie, musimy porozmawiać, siadaj. Jeśli chodzi ci o wczoraj, zapomnij o przeszłości. Patrz w przyszłość. Zaproponuję Elwirze zabieg. Co? To przestępstwo. Ponce de Leonowie nie mogą mieć bękarta, którego matką jest wariatka. Nie jestem gotów na to, aby być ojcem. Tego nie wykładali na Harvardzie. Nie? Myślałam, że skoro tak nalegałeś... Wyjaśnię ci to. Na Harvardzie wszystko jest inne. Beltran też może być ojcem dziecka?
Muszę sprawdzić, o co tu chodzi. Tengo que averiguar bien. To bardzo dziwne. Esto sí está raro. Przepraszam za najście. Muszę odebrać swoje rzeczy. Nie chcę, by walały się po domu. Zabierze pan wszystko? Tak. Jak to panu wyjaśnić? Wczoraj zniszczyło się tu kilka pana rzeczy, a kilka zniknęło. Na przykład to. Zupełnie jakby ktoś użył wielkich nożyczek. To pewnie bardzo niebezpieczny zwierz. Niszczy wszystko i zazwyczaj wygląda jak wściekła kobieta. Tak. Jairo? Proszę usiąść. Przygotowałam śniadanie. Porozmawiam z panem jak matka z zięciem. Córka pani nie mówiła? Wypadliśmy na ostatnim zakręcie. Spokojnie, wszystko można naprawić. Nawet jak się nie uda, to przynajmniej się najem. Mam plan. Bardzo dobrze. Trzeba coś zrobić. Zabijemy Elwirę. Spokojnie, żartowałam. Załatwmy to jak kobieta z kobietą. Jak cywilizowani ludzie? Jesteś najmniej ucywilizowaną osobą, jaką znam. A teraz słuchaj. Słucham, zamknij się. Całą noc o tym myślałam. Tak, ale zamknij się i słuchaj. Wiem, że to bardzo dziwne, ale robię to z miłości do Jairo. Pewnie na początku się nie zgodzisz, ale to najlepsze rozwiązanie. Mów. Sprzedaj mi twoje dziecko. Co? To bardzo dziwne. Co się stało? Musi pani poszukać tamtego adwokata. Miało tu miejsce coś dziwnego. Proszę spojrzeć. Co to? Ktoś wyrwał kartki z wpisem pani związku. To delikatna sprawa. Co? Nie rozumiem. Co to znaczy? Ktoś chce anulować twoje małżeństwo? Co się tu dzieje? Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego ktoś to zrobił? Opracowanie wersji polskiej Studio Kompan. Tekst Anna Kowalczyk. Czytał Marek Lelek.